Andrzej, 2 maja 2021 roku będzie dla Ciebie teraz wyjątkowy? Od kilkunastu, kilkudziesięciu minut, gdy wiemy, że puchar jest w naszych rękach? No zdecydowanie. Myślę, że widać po mojej minie i nawet po Waszych, że tutaj no, duma mnie rozpiera, że jestem w tym klubie, że wygraliśmy. No, to jest zasługa naprawdę wszystkich, nawet tutaj Was, bo wiecie jak to wszystko wygląda. Jestem przedumny z tego zespołu. Jak oceniasz to spotkanie, bo tutaj co rozmawialiśmy przed chwilą z Igorem, wydaje się, że cały mecz pod naszą kontrolą, spychaliśmy Arkę momentami do bardzo głębokiej defensywy, ale długo ta piłka niczym zaczarowana nie chciała wpaść do bramki zespołu z Gdyni, ale końcówka myślę, że wszystkie nerwy wynagrodziła i efekt finalny, czyli puchar. Myślę, że wszystko wynagradza. No dużo to powiedziałeś, ale myślę, że tutaj jakość piłkarska zdecydowanie była po naszej stronie. Dlatego Arka gdzieś tam miała taktykę, żeby po prostu cofnąć się i grać za naszą linię obrony. I na początku nas zaskoczyli, mimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani. No ale wiadomo, to jest boisko i różne sytuacje się zdarzają, ale kwestia czasu było, kiedy strzelimy bramkę. A to jednak Arka pierwsza wyszła na prowadzenie i z tego jestem dumny właśnie, że podnieśliśmy się, bo po takiej straconej bramce to nie jest łatwo, to jest już duża stawka, to jest na pewno w głowach, a my zachowaliśmy spokój i tutaj trzeba oddać całemu zespołowi, ci co weszli i też pomogli, dlatego tak istotna jest cała drużyna. Andrzejku, powiedz, co to trofeum znaczy dla Ciebie personalnie, bo też wiemy, jakie Twoje losy były w klubie jeszcze kilka miesięcy temu, borykałeś się z kontuzją, długo nie było Cię w składzie, a teraz nie dość, że wznosisz puchar jako kapitan, to jeszcze wiemy, że zagramy dzięki zajęciu minimum trzeciego miejsca w lidze, w pucharach europejskich, więc co dla Ciebie to wszystko znaczy i czy w ogóle to do Ciebie dociera, co stało się już w tej chwili naszym udziałem? Jeszcze do końca chyba nie dociera, ale spełnienie marzeń to jest najlepsze słowo. Jestem przeszczęśliwy. Ale tak jak mówię, jeszcze do mnie to nie dotarło, cieszymy się, gdzieś powoli dociera, ale no dzisiaj na pewno świętujemy i nie ma co ukrywać, będziemy się cieszyć, a od jutra będziemy myśleli o Stali Mielec. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.